Jasne. Myślę, że to dobry pomysł. Tu z długości nie będziemy nic skracać, ponieważ zapuszczasz. Ale podcieniujemy tu część korony. Jasne. Jak się czujesz dziś? Wszystko w porządku? No ja wiem, tej zimy nie ma. No, trzeba w góry wyjeżdżać, żeby śnieg zobaczyć. A no cóż zrobisz, no oka nie wyjmiesz, jak nie ma zimy, no to nie ma. Może kiedyś to... A! Chcesz grzywkę? Rozumiem, rozumiem. Dobrze, to zrobimy taką niedużą. A będziesz umiała sobie ją ułożyć? No bo to tak, wiesz, jak jest, każdy pragnie grzywkę, ale jeżeli chodzi o układanie, to później jest taki trochę ciężki bój. No właśnie. Okej. Żebyś się nie martwiła, że będę skracać włosy po bokach, przypiłam ci klamerką, więc się nie martw. Będziemy tylko sobie przedzielę. Lubisz odkłas nożyczek? Teraz się nie denerwuj, ale muszę ci skrócić style. To jest góra i to jest ta część, która będzie ci się właśnie podnosić delikatnie przy modelowaniu i te włosy będą lżejsze, dlatego muszę je tyle zciąć, ale pamiętaj, że długość zostaje taka sama, więc nic się nie przejmuj. I nie będą potrzebowały dużo lakieru. W ogóle wręcz go dobrze wyciągnięte na szczotce. No. Będą opadać i zrobią twój kształt głowy odpowiedni. Tak. Fryzura będzie odpowiednia do kształtu twojej buziaczki. Tak. Jasne, jasne, ja wiem. Zawsze tak jest, że klient się bardzo boi i stresuje, żeby za dużo fryzjer nie odciął. Znam ten ból. Naprawdę znam. Dlatego staram się słuchać moich klientek.
staram się, no słucham swoich klientek, żeby nie wyszły z płaczem ode mnie, bo to jest dla mnie coś strasznego. Jakby miała płakać, no nie, nie zdarzyło mi się właśnie dlatego, że ich słucham. Dokładnie. No i teraz docinam sobie tutaj mojego pasma pamięci. Zniszczone u góry. Najczęściej je tu podnosisz, dopierujesz, lakierujesz. Stąd tutaj są najbardziej zniszczone. Ta część korony jest najbardziej zniszczona. Osłabiona. Dokładnie. Thank you.
Rozumiem cię. Bardzo dobrze cię rozumiem. No lepiej nie patrz na ziemię.